Widzowie, recenzja kłaza. Jestem zamknięty w piwnicy i mój Twitch chat każe mi oglądać recenzję. To będzie piąta recenzja Starfielda, którą będę właśnie oglądał. Ba, w ciągu czterech recenzji Starfielda obejrzeliśmy jak na razie jeden film, który tak naprawdę był kurwa recenzją, a nie streszczeniem gry i idealizowaniem jej najlepszych elementów, bo tylko jedna osoba zwróciła uwagę na rzeczy. Na które faktycznie trzeba byłoby zwrócić uwagę. Zobaczymy, co chłas o tym powie nie mogę się doczekać po jego recenzji Diablo 4, z którą się stuprocentowo nie zgodziłem. Czym właściwie jest Starfield? Marketingowe materiały przedpremierowe rysowały obraz niejasny sugerujący, że Bethesda próbuje zrobić grę, w której jest wszystko. Kosmicznego RPGa ostatecznego. Ja patrzyłem na nie zastanawiając się, czy to po prostu Fallout w kosmosie, czy może ekipa Toda Howarda próbuje tu wchodzić na terytorium No Man's Sky z dowolnym przemierzaniem kosmosu, tysiącem planet do eksplorowania i budowaniem na nich przyczółków. Na to wszystko nakłada się ograniczone zaufanie do studia, które miało swoje potknięcia. Spędziłem z grą blisko 30 godzin, więc wiem już co z tego wyszło. Czy to kosmiczna wszechgra? Czy może te niezliczone gwiazdy nad naszą głową są namalowane na suficie? Ale może to i dobrze. Skąd ci wszyscy kurwa youtuberzy wzięli te skafandry kurwa? Ja jeby to było dołączone do produktu?

Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako quaz, a w tym materiale opowiem Wam o moich doświadczeniach z grą Starfield ogrywaną w wersji na komputery z systemem Windows. Gra wychodzi też na Xbox Series XS. Nie jest to pełna recenzja, bo tytułu nie ukończyłem, ale mam o nim już niezłe pojęcie. Zresztą gdybym w tym ograniczonym czasie przebiegł główny wątek fabularny miałbym marne pojęcie o eksploracyjnym aspekcie tytułu, więc skupiłem się na graniu takim, aby spróbować wszystkiego i dostarczyć Wam materiał na premierę. Dla nieznających gier bts Starfield to pierwszy osobowy, chociaż ma opcję gra. Nie no, tu nie ma cieni, kurwa. Ej, widzowie, to wygląda giga źle. To wygląda kurwa giga źle. Tu nie ma Tu ogólnie kurwa nie ma cieni nigdzie. Zobaczcie, tu tylko się jakieś rysują grania trzecioosobowego, RPG z otwartą eksploracją, zręcznościową walką strzelankową i masą frakcji, do których można się przyłączyć. Bezspoilerowo zarysowując początek gry opiszę go tak. Opowieść Starfield zaczyna się w placówce górniczej. Nasz bohater znajduje jakiś artefakt i po dotknięciu go ma konkretnego tripa inspirowanego butlegową wersją Odysei Kosmicznej. Wkrótce zainteresuje się nim tajemne, wcale nie wyglądające na masonów, stowarzyszenie podróżników nazwane Konstelacja i razem z nimi ruszy na poszukiwania Innych artefaktów, aby rozwikłać ich zagadkę, lub też zajmie się czymkolwiek innym, bo kosmos stanie przed nim otworem. Bohatera tworzymy lepiąc facjatę, wybierając jakąś przeszłość i Jezu, kilka opcjonalnych je. cech, które sprawiają, że możemy być. Czemu każdy polski let's player czy recenzent robi identycznie wyglądającą postać, kurwa? Rodem z Chłopie Studiów w roku 2012? Kurwa wiejski kogucik, pseudo-irokezik, kurwa. I taka brudka, nie? Ja jebę, Przecież te postacie są tak kurwa brzydkie. Czy ludzie nie mają gustu, kurwa? Być ścigani przez łowców nagród, mieć na starcie dom z przyciężką hipoteką, rodziców na utrzymaniu albo natrętnego psychofana. Fabuła Starfield to typowa fabuła w grach Bethesdy. To nie są mistrzowie scenariusza, ich herpegi są RPGami raczej systemowymi. Mamy tu więc konstelację z jej główną linią fabularną i garścią nieco dysfunkcyjnych, m, to znaczy barwnych postaci towarzyszących, ale i masę kosmicznych. Aha, a inny recenzent mówił, że postacie są... Świetnie zainteresowane i czuć od nich prawdziwych ludzi. A teraz Kłas nagle mówi, że followersi są kurwa dysfunkcyjni. No i właśnie recenzowanie gier kurwa po polsku. Frakcji, do których możemy się przyłączyć i wykonywać dla nich zadania. Początek opowieści służy głównie temu, aby nas pchnąć w świat y, wszechświat gry, a potem już robimy, co chcemy. Dlatego też nie brakuje tu pobocznych zadań z mikrofabułami, ale i opowieści środowiskowych. włamałem się. Baba to jest chyba pierwszy normalnie wyglądający zadań w tej Z mikrofabułami, ale i opowieści środowiskowych. Odwłamałem się do pewnego mieszkania, a tu trup na podłodze i skaczący mi do oczu robotopies. Moja pierwsza myśl? Wdepnąłem w jakiś quest po Boczny, ale nie, po obejrzeniu mieszkania i przeczytaniu maili właściciela, miałem już pełny obraz tego, co się tam wydarzyło. Bethesda może pisać nieco sztampowe historie, ale budowanie gęstego, drobnych wydarzeń świata wychodzi im świetnie. Nie brakuje tu też typowego dla nowożytnych Falloutów. Ciekawe, czy będzie argoniańska pokojówka gdzieś. Drewna. Aby zaoszczędzić na animacjach ciała postaci, ponownie wszystkie konwersacje prowadzone są po tym, jak odpaliliśmy zoom w oczach. I wbiliśmy wzrok w facjaty rozmówcy, prawie przeszywając go spojrzeniem. Dosłownie. Kluczowe postacie mają unikatowe twarze, ale już poboczni NPC potrafią być do siebie zaskakująco podobni, a nawet jak facjaty się nie zgadzają, to ich nieco sztuczna, powtarzająca się wszędzie mimika wywołuje wrażenie, że w tej galaktyce... Gada typ, jest podpisany geolożka. Nieco sztuczna, powtarzająca się wszędzie mimika wywołuje wrażenie, że w tej galaktyce XXIV wieku różnorodność genetyczna rasy ludzkiej jest niewielka. Na marginesie, Starfield jest dość nierówny graficznie. W animacjach twarzy wciąż czuć stare gry Betezdy, Otwarte lokacje są bardzo zmiennej urody, ale już miejscówki zamieszkane potrafią być wypchane detalami aż miło. Ogólnie to ładna i nieźle udźwiękowiona, ale czasem nierówna pod względem oprawy gra. Rozmowy w bardziej pobocznych interakcjach zaskakująco często mają ze trzy opcje dialogowe, z czego jedna jest miła, druga bucowata, a trzecia wymijająco pytająca o coś innego. Czuć, że fabularnie to gra bardzo szeroka, ale przy tym nieco płytka. Co nie musi być jej wadą, od takie założenie. <grym <grym Jak wspomniałem, Bethesda zawsze bardziej stawiała na skalę i otwartość, a nie na starannie poprowadzoną opowieść. Aczkolwiek dialogi urozmaica nieco system perswazji, który ma postać minigry w ciągu kilku tur... Kurwa, patrzcie, ten system perswazji, go Masz trzy tury, masz cztery paski perswazji i masz jeden, trzy i pięć. W wypowiedzi wybieramy różne argumenty, aby zapełnić pasek przekonania rozmówcy i owe opcje dialogowe mają różną moc perswazyjną, ale też i różne ryzyko porażki. Fajnie to działa. Warto w tym miejscu wspomnieć o kinowej lokalizacji, która jest całkiem niezła. Jedyne co mnie nieco uwierało to tłumaczenia nazw niektórych... Jak kinowa lokalizacja może być niezła? Ja, te, ja kurwa nie kminie, nie wytłumaczy mi to ktoś. Kurwa Madzie, ja totalnie tylko nie kminię, no kurwa masz napisy w grze, co tu może być kurwa, to jest coś, że można to po prostu zjebać, albo można to zrobić poprawnie, to nie może być dobre kurwa, nie da się przetłumaczyć lepiej kurwa tytułu, w sensie da się, jeżeli jakiś jest przetłumaczony źle których frakcji? Szczególnie tłumaczenie określenia na niezależnych kosmicznych kryminalistów, spacers, jako odrzuty, wygląda dziwnie w wypowiedziach, nie oddaje do końca znaczenia. Lepsi byliby już, nie wiem, próżniowcy albo pustkowcy. Rozwój postaci oparty jest na umiejętnościach, w które inwestujemy punkty rangi co poziom, a potem możemy te umiejętności ulepszać, ale aby to zrobić, musimy wykonywać wyzwania polegające na korzystaniu z tych umiejętności. Chcemy lepiej strzelać ze strzelby? Trzeba zabić określoną liczbę wrogów, Strzelbą, aby móc podnieść jej rangę. Ulepszamy skanowanie obiektów, skanujmy dużo form życia i minerałów. Przyjemny i przejrzysty system, ale niezbyt. Wiecie co? Takie skanowanie to doprowadzi do tego, że w tej grze będziesz prawdopodobnie wszystko przed zabiciem skanował. Będziesz kurwa. Nienawidzę skanowania w grach. Naprawdę. Dodaję do skanera opcjonalne przybliżenie, dodaję kolejny poziom przybliżenia, dodaję. Poziom przybliżenia, co kurwa. Dodaje. Ja pierdolę po chuj chciałbyś levelować skaner, żeby móc kurwa lepiej przybliżać nim. Co to jest za zjebany perk? Głęboki. Przejdźmy do największej niewiadomej eksploracji kosmosu. Jeśli spo... Jak roje na ten skaner? To jest skaner z nakładką detektywistyczną. <laughs> waliście się latania po wszechświecie w stylu Elite Dangerous y, albo dowolności w lądowaniu na planetach z Snowman Sky to w moim odczuciu marketing Starfielda nieprzypadkowo pełen był niedopowiedzeń jeśli chodzi o tę sferę gry. Bo tu te gwiazdy są jednak trochę namalowane na suficie. Owszem, możemy tu latać statkiem w przestrzeni kosmicznej i strzelać do innych statków, śmigać między asteroidami i dokować do stacji kosmicznych. Możemy też skakać między układami gwiezdnymi podlatywać do planet i lądować w dowolnych miejscach na. Nich. Problem w tym, że wszystko z tego drugiego zdania wykonuje się w menu. Co w zasadzie działa, ale nie daje takiego. A to jest analityczny skaner z nakładką detektywistyczną, no. O ...wrażenia faktycznego latania po kosmosie. Kiedy znajdziemy się na orbicie jakiejś planety, nie możemy do niej dolecieć. To znaczy, nie wiem, czy na pewno nie możemy, ale jak raz próbowałem i odległość zmniejszała się z prędkością sugerującą, iż ten eksperyment będzie trwał godziny, odpuściłem. Chcemy podlecieć do innego ciała niebieskiego w tym samym układzie gwiezdnym? Otwieramy mapę układu, wybieramy planetę, oglądamy krótką animację lecącego statku i nagle jesteśmy w innym Skyborne. Boxie, space boxie z inną planetą w tle. Chcemy polecieć do innego układu gwiezdnego? Otwieramy mapę okolicznego wycinka drogi mlecznej i wybieramy, gdzie ma nas ponieść nasz napęd grawitonowy. Krótka animacja, i jesteśmy na orbicie jakiejś planety w docelowym układzie. A może chcemy wylądować na planecie? Zgadnijcie co? Otwieramy mapę. Przybliżamy planetę, przy której orbitujemy, wybieramy wykryte placówki albo dowolne dzikie miejsce, a potem mamy animację lądowania i za chwilę możemy biegać. Po obcym lądzie. No i te wszystkie animacje latania oglądamy tylko wtedy, gdy wyruszamy w jakieś nieznane nam regiony galaktyki, bo jeśli chcemy przenieść się gdzieś, gdzie już byliśmy, cóż, nie ma problemu, aby z jakiejś kopalni półdrogi mlecznej dalej przenieść się wprost pod siedzibę naszych ziomków z konstelacji w największym mieście na Alpha Centauri, wszystko to wybierając cel na mapie i oglądając ekran wczytywania lokacji. Żadnego wsiadania do statku czy latania. Skyrimowy fast travel w pełnej okazałości. Z punktu widzenia. Wiecie, że ja w Skyrimie dowiedziałem się po 200 godzinach, że istnieje fast travel bez kapy. Jak grałem na premierę. Nie przyszło mi do głowy kurwa Klik. <ścoughs> ja miałem to był, który, to był 2011 rok, no to ja ja, nie, ja. ja 18 lat jeszcze nie miałem. Ale pamiętam, jak, no, jak byłem wilkołakiem i kurwa się giga cieszyłem, bo wilkołak szybko biegał. I pomiędzy miastami biegałem wilkołakiem, kurwa. Tak, ja, ja tak, ja mówię o fast travelu z odkrywaniem miast, nie? Także tam, gdzie byłem, że mogłem podróżować, to wiedziałem, nie? To wiedziałem. Ale wszystkie miasta odkrywałem z buta, bo nie wiedziałem o dillejansie. Dokładnie. Nie no, sprint odkryłem, i to, że jak w mieście byłem, to się mogłem do niego wytepać, to wiedziałem. Ale w pewnym momencie, jak, tylko że ja byłem. Ja, ja. kurwa mega lubię magów w grach. I pierwsza rzecz. Tak, doszedłem do, jak się to nazywało, Biała Grań, i w Białej Grani mi ktoś powiedział o szkole magów na północy. To ja pierwsze co, ja zraszowałem na północ do szkoły magów. Kurwa, to można było wykupić Diliżan za 20 sztuk złota i tam pojechać. Ale ja nie, ja kurwa przeszedłem na nogach normalnie do szkoły magów i stałem się magiem. Nie wiedziałem też wtedy, że nie muszę... że Skyrim nie jest grą, w której muszę pójść do szkoły magów, żeby stać się magiem, mogę po prostu zacząć używać magii Ale to miało swój klimat, nie? Rozległości oferowanego wszechświata jest to w sumie w porządku, ale cała ta eksploracja przestrzeni kosmicznej wydaje się mocno uproszczona. Jeśli graliście w Fallouta czy Skyrima, to znacie ten model działania gry, w którym nawet wchodzenie do budynków oznacza wczytywanie innych lokacji. Starfield robi dokładnie to samo, ale w skali międzygwiezdnej. No dobrze, a jak wygląda walka w kosmosie? Cóż, jest mało skomplikowana. Od staramy się trzymać wrogów w okolicach celownika i walimy do nich z. Jezu, zagrajnik zupełnie coś innego powiedział. Kurwa, przecież te recenzje to można ze sobą zestawić, i one, i każdy mówi zupełnie co innego, i chuj wie komu wierzyć, nie? dostępnego arsenału. Broń energetyczna szybciej rozwala osłony, a rakiety i pociski skuteczniej rozrywają kadłuby. A ciekawe Rady co jak się w typa statkiem czy możliwość ...przerzucania mocy generatora między systemami. Rozdzielamy kreski baterii między broń, osłony, silnik oraz, jeśli chcemy skokiem umknąć przed wrogami, do napędu grawitonowego. Teoretycznie kontrola nad statkiem jest całkiem niezła, a po ulepszeniu zdolności pilotażu możemy nawet korzystać z silników manewrowych, ale gra niezbyt to wykorzystuje. Nawet dokowanie do stacji kosmicznych sprowadza się do podlecenia do nich na pewną odległość, z dowolnej strony, przytrzymania przycisku i obejrzenia niepomijalnej animacji zbliżania się do śluzy. Precyzja nie jest wymagana. Nie jestem miłośnikiem symulatorów kosmicznych, więc dość szybko pogodziłem się z takim stanem rzeczy. W zasadzie jedyne co mnie tu drażni to marketingowe niedopowiedzenia, które mogły wygenerować błędne oczekiwania, jeśli chodzi o ten segment gry. Jeśli wyobrażaliście sobie, że dostaniecie połączenie Fallouta 4 z Elite Dangerous, to. Dostaliście Fallout 4 w kosmosie, i ten kosmos się niezbyt narzuca. Szczególnie mylące mogły być prezenty. No, to kurwa. Wydaje mi się, że tutaj się zgadzam z Kłazen. Dużo ludzi mówi, że to jest Skyrim w kosmosie, ale sądząc po systemie levelowania, to będzie kurwa Fallout 4 w kosmosie. Stacje modyfikowane. Ten system rozkładania energii w statku mi się mega podoba. Wygląda kurwa strasznie fajnie. swoich statków, bo te opcje są faktycznie imponujące. Statki możemy kupować, możemy je też dowolnie przerabiać, przesuwając różne moduły i jedyne o co musimy zadbać to o to, aby generator wystarczył do zamontowanych silników, by te silniki zdołały popchnąć masę kadłuba i żeby dało się z tego statku jakoś wysiąść. W sensie wyjście musi być. Oczywiście przyspawane do kadłuba uzbrojenie ma znaczenie podczas walk, w przestrzeni kosmicznej, ale to całe modyfikowanie statków jest bardziej modyfikowaniem przenośnej bazy, którą poruszamy się po wszechświecie. Definiuje to, ile ładunku do niej wsadzimy, czy będziemy mieli podręczną narzędziownię do ulepszania broni i skafandrów oraz ile załogi ze sobą zabierzemy. To, że ulepszanie statków poniekąd naprawdę fajne, ma większy wpływ na pieszą część rozgrywki, ładniej ilustruje to, na co stawiali tu twórcy gry. Na pieszą część rozgrywki. Istotna jest tu załoga, do której możemy rekrutować. Liczne postacie o różnych umiejętnościach dających różne bonusy. Co ważniejsi, bohaterowie mają swoje tło fabularne, przeszłość prawie zawsze mroczną albo trudną, a do tego da się z nimi flirtować, co we wszystkich wywołuje początkowe zakłopotanie. Ponieważ fobie społeczne i zafiksowanie na pracy to cechy barwnych postaci. Ej, w Skyrimie dało się uprawiać seks, bo w każdym Falloutie da się uprawiać seks. Dało się w Skyrimie uprawiać seks? Nie. Seks modami, no to to na pewno. Ciekawe, czy w Starfield dzisiaj, kurwa, będzie dało. Jak myślicie? Według scenarzystów. To znaczy nie mówię, że nie, ale może te cechy nie powinny być tak powszechne. A co z tym eksplorowaniem planet? Oczywiście mamy tu garść sporych i naprawdę różnorodnych miast. Od Nowej Atlantydy, czyli wysoko rozwiniętej prawie utopii z podziemnymi slamsami, przez Dziki Zachód, czy raczej Dziki Kosmos zwany planetą Akila, aż do neonowego miasta rozkładu moralnego na platformie ponad oceanem i innych podejrzanych przybytków. Te ręcznie ulepione, szczegółowe lokacje są naprawdę fajnie przygotowane i wypchane, fabularyzowanymi Questami po brzegi, ale to tylko kilka miejsc w tym rozległym kosmosie, a planet jest tu podobno ponad tysiąc, w co jestem w stanie uwierzyć. Każda planeta ma jakieś zasoby, większość zaopatrzona jest też w jakieś małe kolonie z drobnymi zadaniami, opuszczone kopalnie czy zakłady produkcyjne, wypchane piratami i innymi najemnikami do odstrzelenia. Ale wylądować możemy w zasadzie w dowolnym miejscu. Niektóre planety mają różne biomy, a jeśli wylądujemy przy morzu lub oceanie, to na krawędzi lokacji znajdziemy zbiornik wodny. Nie mam pewności, ale te lokacje są chyba generowane przez algorytmy i prawie zawsze gdzieś tam są jakieś opuszczone miejscówki robiące za mikropodziemia do splądrowania. Planety możemy skanować, używając skanera na różnych formach życia i minerałach, a jeśli zbierzemy pełny zakres danych o określonym globie, możemy taki pakiet sprzedać. Galaktyka w Starfield nie jest zaludniona obcymi rasami niczym w Mass Effect, chociaż główny wątek fabularny zawiązuje się dookoła szukania domniemanych artefaktów obcej cywilizacji, ale życie w postaci dzikiej. Jej fauny i flory wciąż wydaje się tu nadreprezentowane względem tego- Ej kurwa, ja, ja mam takie wrażenie, że na Starfieldzie zrobię jakieś totalnie giga zajebistego moda. Takiego, który obróci tę grę do góry nogami i wtedy będzie warto kupić Starfielda. Analityczny skaner z nakładką detektywistyczną dokładnie. Za 5 lat, tak no, za 5 lat, ale będzie dobrze. Tego co wiemy o wszechświecie. Niemniej jest tu bardziej realistycznie niż w No Man's Sky, bo tu większość planet to zimne lub rozgrzane pustkowia, pozbawione oznak życia, poza tym, co przywieźli ze sobą ludzie. Na niektórych planetach dręczy nas zimno, na innych pada toksyczny deszcz, i jeśli nie mamy odpowiedniego skafandra, to musimy się chować pod jakieś dachy. No dobrze, ale czy ta eksploracja jest fajna? Bywa! Można się wciągnąć w poszukiwanie zwierzaków. Kolejna osoba mówi, że z eksploracją są problemy. Ja przy... Gra, która ma stać na eksploracji, okazuje się, że ma średnią eksplorację. Po okazjonalnym zwiedzaniu opuszczonych baz pełnych piratów, ale. Odległości do pokonania z buta są czasami trochę zbyt duże. Póki co grając, nie napotkałem pojazdów naziemnych, a Todd Howard w wywiadzie mówił, że ich nie będzie, więc chyba ich nie ma. Chociaż nie wiem, czy Todowi Howardowi można wierzyć. A pojazdów naziemnych brakuje, wygląda. czasami bardzo. Cóż, moderzy będą mieli coś do roboty, poza upewnianiem się, że w każdej grze BTS-dy można powalczyć z parowozem Tomkiem. Czemu to całe eksplorowanie służy? Poza skanowaniem planet za pieniądze możemy tu znaleźć, Różne zasoby, a te mają masę zastosowań. To jedna z rzeczy, które zostały w Starfield naprawdę nieźle zaprojektowane, tak zwane pętle wzmocnień. Zbieramy zasoby, aby ulepszać sprzęt, którym walczymy i eksplorujemy, a walczymy i eksplorujemy, aby zbierać zasoby. W stacjach badawczych wynajdujemy nowe komponenty broni, nowe segmenty i meble do placówek. Potem możemy modyfikować skafandry, a do splów doklejać celowniki. Kolby i tłumiki, to jest tu naprawdę. Patrzcie, yy, kurwa, sprawy kosztują po kilka tysięcy w momencie, gdy kubki kosztują po kurwa 50 rozbudowane i fajne i ma koszt w zasobach. Początkowo surowce kruszymy ręcznie przy pomocy stosownej plazmowej kruszarki, ale na późniejszych etapach gry możemy na planetach budować placówki i przy ich pomocy automatycznie wydobywać dostępne złoża, aby je potem wykorzystać do wytwarzania albo sprzedaży. Ale do przewiezienia urobku potrzebny jest statek z większą ładownią. Wiecie co? Tutaj się pojawia jedno pytanie. Możesz to robić, jasne w tej grze, ale... Pochuj. Skoro ludzie mówili, że to nie jest potrzebne, to masz element survivalowy, tylko że o co chodzi w grach survivalowych? O stopniowe zwiększanie swojego poziomu technologii i rozwoju bazy. Po co masz budować bazy, kurwa w grze, w której nic nie masz zbudowania zbudowanie bazy, w której i tak nie przebywasz, gdzie cała gra nie jest zbudowana wokół poruszania się na jednej planecie, nie? No właśnie faktory z tego nie zrobią. Dlatego co kurwa z tym budowaniem i z tym wydobywaniem, nie? A to kosztuje i tak się pętla zamyka. Całość urozmaicana jest różnymi wydarzeniami nieco losowymi. Od na jednej planecie napotkałem górników potrzebujących transportu do dowolnej kolonii. Zgodziłem się, popatrzyłem jak ochoczo biegną gęsiego do mojego statku, a potem... okazało się, że oni nie chcieli zdaniem, polecieć do całkiem dowolnej kolonii, a do przyczółka określonej frakcji i woziłem ich ze sobą przez pół galaktyki, rozwalonych po całym gwiazdolocie jak jacyś kosmiczni skłoterzy. Innym razem biegnę sobie przez pole na jakiejś planecie, a tu przede mną ląduje statek karmazynowej floty, takich zorganizowanych piratów, z którymi miałem napięku. No to podbiegłem, wskoczyłem do środka, wystrzelałem ich i okazało się, że ukradłem ich statek. Tak, można tu mieć swoją flotę, chociaż tylko jeden statek jest w danym momencie aktywny, a pozostałe czekają w porcie. No we wszystkich portach jednocześnie. Statki ze zdolnością bilokacji. Zabawne jest to, że gra dokładnie zapamiętuje położenie wszystkich obiektów na statkach, w razie jakbyśmy chcieli użyć nieco nieporęcznego modelu poruszania obiektami w przestrzeni, aby udekorować bibelotami wnętrze naszego gwiazdolotu. Więc zastrzeleni przeze mnie właściciele tej pirackiej łajby witali mnie zawsze w kokpicie, tam gdzie padli trupem. Karmazynowy statek był dość kiepski, ale miał ekranowaną ładownię, czyli coś czego nie sprzedawali w stoczni na Nowej Atlantydzie. Więc przydała mi się do przeszłości. Ej widzowie, ja robię chyba statek usłany kurwa samymi ciałami. Normalnie będę wszystkie ciała znosił z mapy sobie do statku kurwa i będę latał chłopie z kurwa. Ciała dzieci! O tak! Arki śmierci! Tak zrobimy! To brzmi giga kurwa! Nie, nie mogę się doczekać tej misji. Jak, jak kurwa spotykasz na statku nauczycielkę z dziećmi? Kurwa, mać! Przecież odpierdolenie tego statku to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl. Szmuglowania, kontrabandy której to przeszmuglować nie da się inaczej, bo na orbicie cywilizowanych światów skanują i aresztują albo strzelają. Szkoda tylko, że nie wiedziałem gdzie tę kontrabandę sprzedać z zyskiem i ostatecznie spieniężyłem ją za dość marną kwotę. A bo tak, Starfield ma sporo samouczków, ale też wielu rzeczy nie podaje na tacy i trzeba je odkryć samemu. Powiedzą jak działa kontrabanda? Ale nie powiedzą, gdzie ją sprzedać. Co jest fajne. Wiecie, co jeszcze jest fajne? Zaskakująco, wiesze strzelanie. W zależności od naszego stylu gry, wcale nie musi ono nie, stanowić reksja. dominującej części rozgrywki, ale jest go tu wciąż sporo i jest naprawdę solidne. Responsywny ruch postaci, szybko podciągającej się na przeszkody, której mobilność można poszerzyć plecakami odrzutowymi. Bardzo nie, różnorodne no ta... spluwy, które. W... Kurwa, ale ta, ta postać się porusza zbyt responsywnie. Przecież ona się porusza, kurwa. Jakbyś samą kamerą operował to, to, to nawet po gameplayach to widać, że to jest pierdololo teraz Fajnie powalają wrogów, szczególnie przy niskiej grawitacji Wychylanie się za obiektów, jeśli uniesiemy broń do oczu Stojąc na krawędzi osłony Oto liczne, obecne tu elementy godne dobrej strzelanki W zależności od posiadanych umiejętności Patrzcie na tekstury, kurwa jak w Valheimie, nie? Tylko Valheim był stylizowany na to, że ma kurwa tekstury 8-bitowe Można się skradać, hakować wieżyczki i roboty wrogów Aby zwróciły się przeciwko nim Bawić się w snajpera albo skracać dystans ze strzelbą i szpikować drani kosmicznym śrutem. Tu dochodzi też już wspomniane przerabianie broni. Obklejanie ich celownikami, zamiast, tłumikami. To Są tekstury zamiast 8K to 8 bitów. I większymi magazynkami, ale i samo zbieractwo, bo oczywiście, że brońki mają różne kolorki oznaczające ich rzadkość. No i oczywiście, że w świecie kolorowym. Jezu, ty, ta rzadkość to kurwa, to nie pasuje do gierby przy Skyrimie nie ma kurwa rzadkości broni, nie? W Falloutie 3 nie ma rzadkości broni, kurwa. Są broni unikalne, to prawda, tam jakiś siszy kebab. Kurwa w Falloutie 1 i 2 też nie ma kurwa rzadkości broni. Ja jebę, kolorki pododawane do Starfielda to już źle brzmi. No właśnie, oni faj ten power dodać broniek muszą istnieć absurdy takie jak ten tu. Banda piratów na niskim levelu na dwa strzały, a pośród nich wysokolewelowy zabijaka, który ma pasek zdrowia, zjadający obrażenia Fajne. niczym wielory plankton. A potem w połowie walki Sto uznaje, no że chce być gdzieś typu. indziej i robi to. Zobaczcie to Aha. w zwolnionym tempie. Ale do błędów technicznych za chwilę dojdę. Niezależnie od kolorowych broniek i wrogów twardych, niczym pancerny słoń, strzela się tu naprawdę przyjemnie. Przy walce i innych czynnościach może towarzyszyć nam ktoś z załogi i nie są oni bezużyteczni. Czasem blokują przejście, innym razem gdzieś się na chwilę zgubią i okazjonalnie teleportują się, kiedy myślą, że na nich nie patrzymy, Czemu? ale. Czemu ta gra nie ma cieni? O co kurwa chodzi? Przecież to wygląda jak jakiś. Tanie MMO sprzed 10 lat. No przecież to wygląda parszywie w tym kadrze. A ich sztuczna inteligencja jest solidna. Dobrze znajdują ścieżki i potrafią sobie nawet otworzyć śluzę, jeśli zostawimy ich na deszczu. Tylko z windami się nie lubią. Tu widzicie, że ja jadę sobie pod nośnikiem niczym panisko, a moja koleżanka pogardziła tym rozwiązaniem i popyla z buta po schodach jak jakiś jaskiniowiec. No i strasznie mnie bawi to, jak postacie zakładają i zdejmują skafandry, przechodząc między przestrzeniami z powietrzem zdatnym do oddychania, a światem nieprzyjaznym ludzkim płucom. Ale rozumiem, Aha. że to nie błąd, tak miało być, inaczej musieliby ja się powoli przebierać albo pocić w skafandrach, nigdy nie pokazując swoich normalnych ubrań. RPG Bethesdy stawiają na systemowość, więc ją potestowałem. Nawet nie można było dać jakiejś takiej animacji, że to ładnie zanika czy coś, nie? Trochę przypadkowo, ale jednak. Gdy wracałem do pewnego przybytku hazardu na mroźnej planecie, nie chciało mi się walczyć ze wszystkimi żyjącymi tam jaszczurami, więc uciekłem im, wbiegłem do budynku, pokonałem kilka pięter, wpadłem do części użytkowej lokalu, a tu wszyscy w panice. Biegają z bronią i wymachują rękoma. W pierwszej chwili myślałem, że fabularnie się tu zaczęła jakaś awantura, a potem, że gra się popsuła, ale wkrótce okazało się, że moja podążająca za mną towarzyszka wbiegła do budynku z drugiej strony, a za nią w śluzie przedarł się jaszczur. Fajnie. Systemy działają, postacie reagują na zagrożenia, nawet w teoretycznie bezpiecznej przestrzeni. Inny przykład. Kiedy w slumsach nowej Atlantydy walnąłem dzieciaka kolbą karabinu, i od razu mówię, że chciałem z łokcia strzelić gola leżącą obok piłką, ale kolba mi się omsknęła. Cała dzielnica sięgnęła jednocześnie po broń i musiałem ich. O kurwa, można dziecić, będzie zabijać? Nie no, to nie przejdzie w pegi, nie? Wystrzelać. I tu okazało się, że postacie wyposażone w nazwisko, jakkolwiek istotne fabularnie, można co najwyżej powalić i na glebie wpadają w stan znany jako nieśmiertelność na czworakach. Co więcej, niektórzy sprzedawcy są tak wierni idei kapitalizmu, że chwilę po powaleniu wstają i chętnie wejdą z nami w interakcję handlową, za nic, mając sobie przed chwilą wpakowany w nich śród. Tu się trochę te systemy rozlazły, ale rozumiem, że twórcy dbają, aby gracz nie popsuł questów. A skoro już jesteśmy, przy tematach pokrewnych technikaliom jak jest z techniczną stroną gry? Bethesda nigdy nie przemęczała się ze szlifowaniem swoich produkcji, ale premiera Fallouta 76 pokazała, że ich partactwo nie jest jednostajne i ma swoje nieprzyjemnie szerokie spektrum. Zastrzegam, że to co teraz powiem jest jedynie moim doświadczeniem, a wiadomo, że błędy potrafią być bardzo losowe i ich skala ujawni się dopiero gdy zaczną się masowe testy po premierze, ale w moim odczuciu jak na Bethesda, jest przyzwoicie. Mam oba co do optymalizacji, bo mój komputer z RTX-em 3070 Ti miał problemy z utrzymaniem 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K na wysokim presecie graficznym, a i w 1440p nie zawsze mu się to udawało, ale może gra się dobrze skaluje przy niższych ustawieniach i słabszych sprzętach? U mnie grało się dobrze, ale niewiele brakowało, aby tak dobrze nie było, więc jak będzie z kartą graficzną dwie generacje wcześniej? Nie mam pojęcia. Co się zaś to tyczy kurwa. takich typowych glitchy i bugów? Natrafiłem na kilka, ale nic co Specjalnie psuło grę. Teleportującego się pirata już wam pokazałem. Przy innej okazji mój kolega Barret zdjął skafander i plecak odrzutowy, schodząc do podziemnego kompleksu, ale płomieni odrzutów nie wyłączył. Zoe Kamiński, wredna baba z urzędu handlowego, aż się trzęsła z gniewu na widok tego, jak w negatywnym świetle pokazano tu ją, sądząc po nazwisku. Kurwa, no to ta gra jest zabagowana, ja pierdolę. osobę polskiego pochodzenia. Napotkani w dziczy piraci bardzo wahali się, czy ze mną zadzierać. Niby sięgali po broń, ale jednak nie. A chyba najgorszy bug, na który trafiłem, to wróg zamykający się podczas walki w małym pokoju z drzwiami zablokowanymi trudnym zamkiem. Ani się do niego dostać nie dało, bo miałem za niskie zdolności wytrychowe, ani on nie mógł wyjść. Na szczęście dało się go zaćgać nożem przez drzwi. Uff. I to w sumie wszystko. Jak na BTSD? Nie nie tak źle. Oczywiście zakładając, że nie miałem zadziwiającego szczęścia i mnogie bagi mnie nie omijały. A i na koniec wypada wspomnieć o bardzo ważnym elemencie każdej produkcji betezdy mini grze wytrychowej. Tutaj ma ona cyfrową postać i dopasowujemy w niej zestawy kresek fajne. na okręgu do otworów w okręgu. Łatwa do zrozumienia, ale nie tak prosta jak w Skyrimie czy Falloutcie i angażująca. Niestety, kiedy w jednej lokacji natrafiłem na całą serię pozamykanych pomieszczeń, ta bardziej złożona mini gra szybko mnie zmęczyła, przez co. Zatęskniłem za spinką do włosów i śrubokrętem z Fallouta. I oto... nie cały Starfield, ale ta część, którą ograłem. To przehajpowana, ale nadal fajna gra z dobrym strzelaniem pieszym, niezłą, lecz żmudną bez pojazdów eksploracją, przyzwoitymi dupy. systemami, wyrazistym klimatem i lataniem w kosmosie dla ludzi, którzy nie lubią latania w kosmosie. Niezależnie od marketingu, który uderzał w tony podobne... Czyli kłas mówi, że gra jest średniakiem. Do cyberpunkowego to nie jest jakaś kosmiczna nadgra, ale całkiem solidny produkt Bethesda z ogromem treści, w której można się zanurzyć na długo. Jeśli lubicie RPG ekipy Toda Howarda, ten też Wam się spodoba. Jeśli nie, i ten nie zmieni Waszego zdania. Nie sądzę, aby Starfield został przez kogokolwiek uczciwego wobec siebie uznany za grę roku, ale. <grym> No, słuchajcie, chyba jakiś bifik się szykuje pomiędzy polskimi recenzentami. Oj kurwa, a oni się chyba znają, nie? jeśli podejdzie się do niej z odpowiednimi oczekiwaniami i lubi się coś takiego co ona oferuje, może się spodobać. Ja się bawię nieźle, więc pogram dalej, aby zobaczyć czy główny wątek prowadzi do czegoś ciekawszego niż to co dotychczas widziałem i może potestuję endgame'owe budowanie placówek, powiększanie statków i wymyślanie własnych połączeń handlowych, aby pozyskać coś tanio i sprzedać drogo, co może, ale nie musi skończyć się kolejnym materiałem. A tymczasem życzę wam Dał jej pretendenta do gry Roku i powiedział, że to jest gra na następne 10 Udanego lat. Udanego biegania z buta po ponad tysiącu planet. Game on! O tak będziemy ciała widzowie zaciągać. Starfield, król RPG? Czy strzelanka Roku? Tak będzie, no, widzowie. No, 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 widzowie. No, 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 no.